Cześć wszystkim! Znowu poziom 7, dalszy ciąg Amayui. Dobra, idziemy z tą bitwą. Tak, kilka rzeczy wartych do zwrócenia uwagi. Naszym głównym zadaniem póki co jest ratować ludzi. Ludzie są pozamykani w tych... Rablu. Jak to nazwać po polskiemu? Ruinach. Żeby ich wydostać, musimy przesuwać Avaro na pole obok i wtedy ruiny znikają i ludzie są uwolnieni. Mamy trzy takie punkty. I tak, naszym celem póki co jest obsłużyć wszystkie z nich. Więc tutaj chyba będzie najlepiej. Raz, dwa, trzy. Tak, potem raz, dwa, trzy. Będzie mógł uwolnić te ruiny, potem... Ewentualnie tutaj musimy mu zapewnić czystą drogę, żeby tutaj mógł od razu. Przy okazji będziemy musieli również bronić tych ruin przed żołnierzami. A, i jeszcze. Jest tutaj drobna drużyna duchów. Tego pana w sumie chyba jeszcze nie widzieliśmy. W każdym razie tak samo ma mały resistance, duży constitution i dobre odporności fizyczne. I ma ze sobą kilka duchów. Tak, które też ich fizycznie raczej też nie pozabijamy. Więc tak. Musimy chyba troszkę podzielić drużynę. Zobaczmy. Avaro może potrzebować pomocy tutaj. Mikiu. Przejdziesz tutaj, to możesz potem się przemieścić tutaj i bronić ewentualnie przed rycerzami. Zobaczmy, na ile się zdasz w tej zadaniu. Ior powinien raszować tutaj, żeby bronić tych ruin przed tymi rycerzami tutaj. Zajmij tą miejscówkę. Fia, na razie przemieść się tutaj. Tak, może użyjmy naszych długodystansowców. Tutaj się przemieść. Jeżeli spróbują tutaj się przemieścić, to będziesz miał ich na strzał. I w górę... Rinri. Będziesz miał, mogła złapać tych łuczników. Tymi rycerzami się na razie nie przejmujemy, na to przyjdzie jeszcze czas. Dobra, jedziemy z tym koksem. Benka! Minka de tsuro ga fusagarete shimai, chousai shinryu ni temadotte orimasu. Skoshi wa atama o tsukai. Tatemono ga jama nara tsubushite shimaeba ii dake daro. Sore de wa tatemono no shitajiki ni natte iru tami ga. Ie, wakarimashita. Tylko wykonuję rozkaz. Tylko wykonuję rozkaz. A, właśnie. Okej, okay. Widzę już. Ta, to tylko udawania to, że Girś to wszystko zaplanował z góry i w sumie to, co mówi, że musi bronić miasta, to jest... Jedna lipa. Dobra. Tutaj widzimy piękny korytarz, który na pewno spodoba się Mikiu i jej bandzie. Bałwanów. Dobra, Mikiu. Tak, dajmy ci na razie decoy, masz decoy. Super.
przemieść się tutaj. Raz, dwa, trzy. Jeżeli duch zrobi to sprytnie i zajmie to miejsce, to potem on będzie mógł cię zaatakować. Chyba że Eryuki go zdejmie wcześniej. Zobaczmy, na ile mu się to uda. Okej. Okay. Jeżeli masz Bouncing Snowman, masz Bouncing Snowman. Jeżeli teraz zaatakujesz Mikeyu, to zginiesz w kontrataku. Super, o to nam chodziło. Fia. Rusz się tutaj, już miała jedną... Tak, może zanim tam się ruszysz, to nałóż sobie tarczę. Masz tutaj tylko jednego obrońcę. Tak, ty zajmij się łucznikiem. Czy cyklon wystarczy? 17 razy 2, 34 nie wystarczy. Ale Shockwave już jak najbardziej wystarczy. Dobra. Poraź go! Super. I Ranri tam zaraszuje. Spróbuje zająć tamto miejsce. Dobra, tutaj co chcemy zrobić? Raz, dwa, trzy. Tutaj może nas zaatakować jeden żołnierz, jeżeli się ruszymy. Nie powinno być z tym problemu. Jeżeli duchy przyjdą, nie zadadzą zbyt dużych obrażeń Iorowi. Więc nie powinno być z tym problemu. Dobra, jedziemy. Dobra. 28, 17 razy 3, 44, ale masz małą szansę. Dobra, ciachaj na maksa. Super. I jeszcze siła zwiększona, super. Okej, okay, na tych rycerzy trzeba uważać, oni mają prevail. Dobra, Bouncing Snowman. Inteligencja, ok. Potki mogą się przydać. ちょ、道を誤る選択は許せない。聞け。勇敢なる留学騎士団たちよ。どうかこの光景に心を痛める者はついてきてほしい。私はもうこの事態を放ってはおけない。キスニルとの我らも同じ心です。動く様子のない兵器の占領よりも今は優先すべきことがあります。 Kisnir wszczyna bunt. Ikuzo! Kogakisuru taisho machigaruna! Tami o mamoru koto koso ga warera ga ken ni chikatta hokori da! Dobra, mamy wsparcie w postaci Kisnir. Avaro! Fia! Katte na chichou de warui ga sukedachi sasete morau! Dobra, mamy Kisnir w końcu. Dobra, pojawił się tutaj Deploy Gate, którego możemy użyć, żeby zaatakować ich od tyłu. On się przyda. Tak, tym bardziej, że oni tutaj bardzo podchodzą do tych. Dobra, najpierw tak, Mikiu, Snow March,
Może tak, zobaczmy. Ty masz odporność na ogień? Nie masz. Dobra, Mikiyu. Jaki masz zasięg na tym swoim skillu? Chyba sięga tamtego gościa. Dobra, zobaczmy, jak bardzo to zadziała. Super to zadziałało. Dobra. Duchy, dwa mamy z głowy. Ten gość jest ciężko ranny, nie powinien już robić problemu. Avaro może się przemieścić tutaj. W następnej turze będzie mógł zająć się tymi. Dobra, Ranri. Tutaj zajmij to miejsce. Dobra, zanim przywołamy Kisnir, zróbmy jak najwięcej ruchów, bo to nam zabierze... Wejdziemy ponad limit i to spowoduje zwiększony koszt. Chcemy przemieścić ciebie, żebyś była bliżej akcji. Generalnie chcemy. Ior, tutaj by było trochę dla ciebie niebezpiecznie. Dobra, tym bardziej, że ten gość idzie. Dobra, strzelajmy tutaj, ile możemy. 23 powinno go zdjąć. Dobra. Fia, przemieść się tutaj. Tak. Ior, chyba go przemieszczę tutaj, żeby szedł na tych rycerzy. Dobra, jeszcze jedną rzecz zróbmy, przywołajmy Karinę. Żeby pomógł nam tutaj z sytuacją. I Kisnir. Kisnir, co ty masz? Nie masz tarczy. To ci pomożemy, damy jakąś tarczę. Akcesorium. Veteran Ring. No i dobra, i jedziesz. Zajmij na razie tutaj. Zobaczymy, gdzie pójdzie ten rycerz. Albo się nim zajmiesz, żeby ochronić ten, albo zajmiesz tą flagę, żeby się pozbyć rycerzy dodatkowych. Ok, dodatkowo tutaj jeszcze mamy parę. Dragon Squad się pojawili. Będą szli mniej więcej w tym kierunku. Zobaczymy, na ile nam pomogą. Czy ty jesteś niebezpieczeństwie? Nie, Mikiyu, nie będę cię leczył. Dobra. Okej, Girsch w koch wchodzi do akcji. Super, będziemy mogli mu skopać dupę. Dobra, cel się zmienił. Już nadal przegramy, jeżeli zniszczą jakiekolwiek ruiny, ale teraz naszym celem jest skopać tyłek Girschowi. Dobra, Stone Fist. To nic nie podziała. Równie dobrze możesz się bronić. Albo możesz zaatakować i zadać mu troszkę obrażeń. Dobra. Możesz go dzielić na odległość. Sam też nie zadasz. Nie otrzymasz za bardzo obrażeń. Dobra, walcz. A, Karina nie zadaje za dużych obrażeń. Tak, atakują domy, bo trzeba będzie się tym zająć w następnej kolejności. Dobra. Przywal mu. Troszkę otrzymasz obrażeń z powrotem, ale przeżyjesz.
Teraz by się tutaj Mikiju przydała. Duszki znowu idą. Dobra. A, Dancing Pad Pet nas atakuje, to teraz się broń, bo on ci może trochę zadać obrażeń. Dobra, będziemy musieli to troszkę pozdejmować w tej turze, bo inaczej Karina długo nie potrzyma. Dobra, zróbmy to tak, Mikiju, użyj Bouncing Snowman, zajmiesz od razu to miejsce. Okej, okay. Zapomniałem, że on może mieć First Strike. Liczyłem, że Mikiju zaatakuje pierwsze i nie będzie z tym problemu. Dobra, na wszelki wypadek Mikiju gulnij sobie coś. Avaro, przemieść się tutaj, będziesz miał wtedy bliżej do tamtych ruin. Dobra. Teraz tak. Czy ty będziesz w stanie zdjąć tego gościa? Powinnaś być. Jeżeli tu się zespełni łucznik, to nie będzie problemu, a jeżeli zdejmiesz tego gościa, to Kisnir będzie mogła się czymś innym zająć. Zobaczmy, tak. Dobra. Dobra. Fia. Co masz? Masz Light Sphere. Dobra. Możesz strzelać do tego gościa, ale nie z Light Sfery. Szkoda. Trzymujemy go atakować magicznie, ponieważ on ma dużą resistance. Ty możesz go zaatakować magicznie. Czy to jest twój najlepszy atak? Nie, masz jeszcze Cracked Bullets. I masz jeszcze Stone Fist. Dobra. Możemy dać ci Prevail? Nie. Chcielibyśmy z czegoś zrezygnować. Nie, dobra. Rezygnujmy z Prevail. Możemy go zawsze poleczyć. Dobra, Stone Bullets. Dostaniesz z powrotem sporo obrażeń. Cracked Bullets za to. Zadasz 15 razy 2. Otrzymasz 11 razy 3. Pomyślmy jeszcze nad tym. Dobra, jeżeli pozdejmujemy trochę tych rycerzy, to powinno nam to pomóc. Dobra, Ior, pomóż tutaj. A, dobra. To by go zabiło za pierwszym razem. Super. Fia. Nie masz szans przebić się przez jego resistance. Nie ma sensu. Możesz się zająć albo nim, albo nim. Zajmijmy się nim. Jak jemu wejdzie Prevail, to będzie denerwujący. Dobra, to powinno go zabić. Dobra. Ty możesz zdjąć tego łucznika. Przyda się. Ekstra. Karin powinien być w miarę bezpieczny, ale dziobnijmy mu Small Potion.
Dobra, dziabnij teraz tego gościa. On zaatakuje nas wręcz, dobra. No dobra. Najwyżej coś łyknie. O, krytyk! 3% na kryta. Dobra. Tego nie przewidziałem. Ma insta-def szansę. Okej, teraz będzie mógł Fije zaatakować i zadać jej spore obrażenia. Zobaczymy. Jakby co, mamy Revive Blood, więc możemy ją wskrzesić. Dobra. To powinno przeżyć, więc Kisnir, spróbuj zająć tą flagę, zanim się tutaj coś pojawi. Dobra. Okej, nie zaatakował Fii, bo mamy zajęty ten... Mamy zajęte to pomieszczenie. Dobra. To się może zająć tym gościem. Nikt, kto atakuje wręcz. Ty możesz się nim zająć. Też dostaniesz trochę z powrotem. Ale to przeżyjesz. Dobra. Pierce, ładnie. Super. Spoko, level up. Dobra. Nie wiem, co on zrobi, ale spróbujmy zająć to pomieszczenie. Dobra, ty Kisnir zajmiesz to, super. Avaro. Tutaj. Dobra, zestrzelmy tego ducha, zanim zacznie robić problemy jakieś. Okej. Tior, możesz zająć się tym gościem. Tak się ciacha przeciwników. Nie, twoje. 3 obrażeń. Dobra. Chatka ocalona. Mikiu, spróbuj zajmować tą flagę. No i dobra. Girs ma trochę... Tak. Za chwilę będzie miał sporo problemów. Dobra, Avaro. Zdejmiesz tego gościa. Okej, dobra, tu się jeden gość pojawił, ale szybko go ściągniemy. Pewnie na dole też się pojawił. Super. No zobaczmy, co tu mamy. Small potion. Dobra. Mikiu, ty możesz mieć trochę problemów z nim. Dobra, postaraj się nie zginąć. Super. Dobra, potrzebujemy tutaj przejścia. Idealnie chcemy, żeby Kisnir dołączyła się w walce z Girsiem, ponieważ Kisnir ma coś takiego, co się nazywa Trophy Hunter. Właśnie, co ona ma? Zwiększa Hit Evasion by 10%, Battle Command, wszyscy dookoła niej mają zwiększone staty, super. Trophy Hunter, plus 10 ataku przeciwko bossom. I Blade Dance to taki skill, który zwiększa jej atak. No dobra.
Powoli jakoś będziemy się organizować, żeby tam dojść. Podejdź tutaj. Musimy... Tak, do Kirsia musimy ostrożnie podchodzić. Ma dobre ochrony na wszystko poza Holi. Ma dość... Chociaż nie, wytrzymałości nie ma aż tak dużo. Resistance też nie. Ale tak, ma counter. Może odpowiadać. Intimidate. Twin Slash. Tak. To jest jego AOE. Linia 5. Więc jak będziemy do niego podchodzić, nie możemy się ustawiać w linii, bo nam tym może zarąbać dużo obrażeń. A poza tym ma dużo siły. Ale dobra. Jakoś sobie z tym poradzimy. Dobra. Może podlecz jego trochę. Jakoś się spróbujemy ustawić do niego. Jaki ty masz zasięg? Mów. 3. Staram się, jeżeli tutaj... Raz, dwa, trzy. Jeżeli tutaj ustawimy Iora, to możemy sprowokować jego atak. Na razie tego nie chcemy zrobić, bo chcemy, żeby Kisnir się jeszcze ustawiła. To może tak zróbmy na razie i... Dobra. Tak. Zajmij to. Raz, dwa, trzy. Kisnir, na razie ustaw się tutaj. Okej, chodź tutaj, Avaro. Dobra, zobaczymy. Może rycerze się wpakują i może oni sprowokują atak. Dobra, na razie podejdź tutaj. Dobra, powoli się ustawiamy. Okej, dobra, on podszedł do nas. Jak to możemy wykorzystać? Czy on ma jakiś atak dystansowy? Nie ma. Dobra, ty możesz mu zawalić Light Sphere. Dobra. Oni chyba za bardzo nie dołączą póki co do walki. Spróbujemy tym, co mamy tutaj, wygrać. Zbierajmy rzeczy póki co mamy. Chill, okej. A ty, Rarin? Wiecie co? Oszukuję. Ale takie jest życie. Dobra, Kisnir. Dobra, odciągnij uwagę tego rycerza. Chodź tutaj. Dobra. Strzelaj do niego, z czego możesz. 10 razy 3. To go nie zabije, ale... Powoli będziemy mu zadawać obrażenia. Oja, kciąga kawatta na. Ołzoku ni tajsyru kiei wa dousta. On ma takie szalone spojrzenie za nim. Ta, klasyczny złoczyńca anime. Jeszcze oczy mi się zaświeciły. Bra. Intimidate. Dobra.
Ty, na ile możesz do niego strzelać? Nie za bardzo. Okej, nasze opcje są bardziej ograniczone niż myślałem. Dobra, a Karyna? Gdybyśmy go podnieśli. Mamy dużo Blood of Revival. Zużyjmy tego. Też mu nie zadajesz obrażeń. Dobra, a Ior, jak z tobą? Twoje ataki, tak, on ma odporność na twoje ataki. Trzymasz trochę obrażeń z powrotem. Czy to się opłaca? Generalnie tak. Dobra. Ty strzelaj. Nie, kurde, to kompletnie się nie opłaca. Chyba, że ci wejdzie Pierce. Zobaczmy, czy ci będzie wchodzić Pierce. Okej, tak lepiej. Karyna, podejdź tutaj. Zajmiesz łucznika. Ior, zaatakuj go i potem cię podleczymy. Tyle, ile ci zada obrażeń. Okej, dobra. Dobra, to były solidne obrażenia. Ior musi się trochę podleczyć, ale jest koło Avaro, więc ma niezerową szansę na cover. Jeżeli zostanie zaatakowany, dobra. Nie namanowałem go. Mogę cofnąć? Dobra, jeszcze raz. Dobra. Dobra, jeszcze raz. To chcemy i to chcemy. Dobra. Tak lepiej. Intimidate. Ups. Ale zużyło mu to manę. Dobra. Walcz, Kisnir. A całkiem niezły. Całkiem niezły evasion ma Kisnir. Dobra, kto go chce wykończyć? Ty, Avaro? 2 razy 7, 14, nie wykończysz go. Też go nie wykończysz. Wiecie co, postrzelajmy czym możemy. Przynajmniej trochę expów nam to da. Bo on chyba ma duży level. No może nie za dużo. Dobra, nie chcę za bardzo dać tych expów Fii. Najlepiej, żeby to Avaro wykończył, ale Avaro ma małe szanse na to. Dobra, no to Ior. Ściągnij gościa. No i dobra. Soga! No i dobra. Poszło całkiem sprawnie. Bez większych strat.
嘘だ。何がどうなっている。完璧な作戦だったはずだ。今頃は世が城塞を支配していたはずだった。それもこれもキスニルや騎士団が裏切ったせいだ。Chciałeś łyknąć więcej niż byłeś w stanie. Oj, nari o hoketeiru. Me no mae ni machi o hakai shita zoku ga iru no da zo. Nari o oite mo fukushu subeki de arou ga.命を捨てて世の役に立ってみせよ。悪者はそっちだもん。なんだ。このガキが誰に歯向かったのか分かっているのか。お姉ちゃんたちはみんなを助けてくれてたもん。それを邪魔してるのはそっちだもん。バカが、外壁を壊したのは誰だ。この者たちを放っておくとさらに被害が増えるのだぞ。被害を増やしているのは救助に参加していない騎士団の人たちです。そうだ、逆にあの人たちは助け出そうとしてくれたぞ。Ludzie, ciągnijcie powidły i wynieście tego gościa poza miasto. 意味があるとは思いません。何を言っている。要はリックベルへ侵入した賊を退治しようと。貴様だ。まだ世の作戦が失敗したわけではない。なんて、jeszcze masz za pazuchą。ロスリーヌ、引けと言っているのか。アバロと言ったな。貴様、覚えていろよ。この屈辱は必ず返す。あにゃくちゃ、アバロ。殺す。次は確実にその身を八つ裂きにしてやるぞ。Ta, będziesz potrzebował dużo więcej ludzi. Abaro, Fia.粗末な作戦を仕掛けてすまなかった。席はすべて留学騎士団にある。それにキスニルさんも悪くないでしょ。途中からは私たちの味方をしてくれてた。判断が遅すぎた。もっと早くこうしていれば。Tylko wykonywałaś rozkazy, tylko wykonywałaś rozkazy. Zakończenie
A nie. Awarona psu, awarona prawi. Dziękuję za to, że im pół miasta rozwalili. No może nie pół, ale trochę na pewno się udało. Sure hit bangle. No okej, nie wiem co to było. Czy coś z tego się robi? Dobra, może tak, podsumowując to, co do tej pory się stało. Tak, kiedy walka już przygasała, Girsch stracił ludzi i ludzie przestali chcieć walczyć, bo zobaczyli, że jednak ważniejsze jest, żeby ratować miasto. I w końcu Girsch został sam, próbował jeszcze zmuszać ludzi do tego, żeby walczyli dalej, ale ludzie zauważyli, że jego rycerze tylko pogarszali sprawę i nic nie pomagali, i w końcu go przegonili, a raczej Girsch sam stwierdził z pomocą Roselin, że powinien się wycofać, i potem uciekł. Potem jeszcze Kisnir coś tam przeprosiła, bla bla bla, że gdyby wcześniej się sprzeciwiła, to by do tego nie doszło, bla bla bla. No i w sumie tyle. Avar zaproponował, że jeżeli ktoś potrzebuje domu, to może póki co schronić się w fortecy. Znaczy, dobijają rannych, tak? Fiat, kiedy się przejmujesz takimi rzeczami? Thank you.
じゃあちゃんと調べないといけないね。その道具に使われちゃう？はっきり言うな。アバロには確信があるんだね。大して優しい人だってたくさんいるよ。なんかバカにされてるみたいなんだけど。O, jak uroczo. Abaro, sięci te krety, arigato. No, jeszcze niedawno temu tak odważnie by tego nie mówił. Czemu noszą rękawiczki? Takie dziwne. Dobra, może podsumujmy jeszcze tamtą rozmowę. Tak, Fia zaczęła się zastanawiać, czy na pewno robią słuszną rzecz, że prą naprzód, ponieważ mimo iż nie chcieli nikogo zranić, w efekcie ich działań ludzie stali zranieni, a może nawet zginęli. I czy nie powinni jednak oddać tej twierdzy i nie iść do Divine Mist Pillar, bo nawet jeżeli nie chcą tego, to może z tego coś złego wyniknąć. Avaro odpowiedział, że może nie zrobili słusznej rzeczy, ale nic złego też nie robili, nikt ich nie... Przecież oni nie chcieli nikogo skrzywdzić, a poza tym, kiedy nadarzyła się okazja, to ruszyli do pomocy. Co okazuje, że jednak ich intencje są dobre, bo jeżeli mają okazję, to pomagają komuś. Więc tylko ze względu na innych ludzi stwierdził, że nie war, że powinni kontynuować swój cel i iść dalej, i że zawsze ją będzie wspierał i bla 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 bla. Coś tam jeszcze sobie słodzili, ale już mniej ważnego. Dobra, myślę, że zrobimy sobie przerwę. W następnym odcinku tak. Zobaczymy, co się po bitwie będzie tutaj działo. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!